Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy tutaj 5 dni przygotowane. Lecę na płaskiej, na rozgrzewkę. Coś czuję, że dzisiaj będzie lekko. Jak widzieliście, 5 dych na klatę na 21 stało się faktem. Przez przypadek, nie wiadomo jak to się stało, Adrian nacisnął przycisk. Przepraszam. Przestało się nagrywać, ale to nic, wybaczamy. W każdym razie jest 21, więc bardzo fajnie. I teraz przystępujemy do treningu. Zobaczcie, ławka z kością głową do dołu, przygotowana 100 kg. Ławka płaska 8 dych. I ławka skośna 6 dych. Jedziemy skos ujemny, płaska i skos dodatni w serii łączonej potrójnej. Zobaczymy jak wyjdzie. Dobra. No i teraz płaska. Osiem dych już nie będzie tak lekko. I został jeszcze skos, żółwik. Na 6 dych. Jeszcze jeden dla pewności. I teraz już mamy pewność, ale lekkie było, mówię wam. Dobra, idę dalej. Jak widzieliście, tamta seria potrójna była lekka. Teraz będzie lżejsza. Zaczynamy odwrotnie, czyli skos dodatni, płaska, ujemny. 6 dych, 8 i z tubą kończę. Czyli będzie najlżejsza seria. I tam już potrzebuje asekuracji, już czeka asekuracja. I teraz to żarty się już skończyły. Naprawdę. Czyli od mniejszego do większego ciężaru to jest katastrofa. Klata tak naładowana, że szok. Idziemy dalej. Dobra, idziemy. Widzieliście, było najlżej. A teraz zmieniliśmy troszeczkę ciężary. Wszędzie na każdej sztandze jest po 6 dych. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Ale klata jest tak zaorana już. Tu zrobię 10, tam zrobię więcej. A na skoście ujemnym postaram się zrobić najwięcej. Powtórzę. Więc.
co, tutaj wypadałoby, żeby 15 zrobić, tak? A tam chcecie oczko? No, chyba tak. Czy się uda sprawdzić? Idziemy z myślą o oczku, ale czy się uda? Tego nikt nie wie. Musi być. Chociaż 13, żeby było szczęśliwie. Ale lekkie, nie wiem. Twoja kolej.